poczucie odpowiedzialności. Proszę Państwa, no jedyna odpowiedzialna jakby teraz tutaj propozycja pana ze strony pana przewodniczącego. No ja nie będę tutaj bronił szkoły jako samodzielnej jednostki, jeżeli ona nie ma szans, albo ma nikłe szanse, żeby została. I tutaj no nie rozumiem, szczerze mówiąc, jakichś warunków, które już na wstępie, przed tym takim głosowaniem. Ja tu widzę szereg nawet plusów, typu wykorzystanie sali gimnastycznej. Super, jakby nasze dzieci właśnie mogły uczestniczyć na tej sali dużej gimnastycznej, bo niektóre zajęcia no, wymagają tego. Tylko mam jedną prośbę. My musimy iść jednym frontem. Jednym frontem, żebyśmy po prostu działali wspólnie. Zarówno nauczyciele, bo to też jest w kwestii nauczycieli, rodzice, bo to naprawdę w mojej ocenie nie ma żadnego dla mnie wpływu, czy to jest szkoła oddzielna, bo rzeczywiście, jeżeli ona będzie miała tyle, no nabór tak duży, że pani dyrektor powie, no nie, no teraz już mam tak dużo tych dzieci z 1-3, że ja tylko na to poświęcam czas, wtedy będzie się mogła oddzielić, rozumiem. Natomiast stawianie jakichś żądań, warunków na wstępie, to wydaje mi się naprawdę pozbawione sensu. Więc no, wydaje mi się tutaj bardzo sensowna ta propozycja pana przewodniczącego i tej uchwały, żeby włączyć to do zespołu szkół. Tylko jedno mam apel, nie tylko pan przewodniczący, nie tylko on, żeby działał, spotykał się z radnymi. No na pewno ma najwięcej możliwości pewnie. Ale wszyscy radni, którzy tutaj są, jest ich sporo, żeby poszli do radnych miasta Krakowa i przedstawiali te argumenty do 30 stycznia, kiedy nie wiem, wtedy będzie to głosowanie, żeby po prostu, bo teraz rozejdziemy się, no sprawa załatwiona, jest włączony do... Dopiero radni o tym zadecydują. Także prośbym, mam taką wielką prośbę do Państwa radnych, do rodziców i do nauczycieli, żebyśmy do tego 30 wytrwali i już konsekwentnie wspierali, żeby ta szkoła pozostała w tym budynku, w którym się mieści. Jeszcze odnoszę się do tego stowarzyszenia, bo... Ja czuję się źle zrozumiana. Ja czuję się źle zrozumiana. Dobrze, to ja odniosę się na chwilę jeszcze do pani. Do stowarzyszenia. Proszę Państwa, ja w pierwszej klasie, jak była moja córka, wystąpiłem na forum naszej klasy i mówiłem, że chciałbym, że są możliwości powołania stowarzyszenia. Żeby wspierało, żeby chociaż jeden ten procent. Nie po to, żeby podstawówkę przejąć, bo ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, ja jako, żebym miał zarządzać tą fundacją, stowarzyszeniem, nie mam takich możliwości, ale wspierać szkołę poprzez różne inicjatywy. Natomiast Państwo radni, tutaj zarząd ma też, nasi rodzice przygotowali różne projekty i prosili o wsparcie, no średnio to wynikało, także pod względem finansowym, także to nie jest tak też... Drodzy Państwo, szkoła ma... cały czas finansowana, ma... proszę Pana. Ale jako rodzice. Ale nieprawdy Pan. Ale ja mówię jako rodzice, że się bez to nie zna. Panie Marku, proszę. Wojtku, już mogę. Nie, pan Pani Czerkowska, potem Pan Witold Dekielski. To ja tyle chyba. Ja bym jeszcze raz chciał o tą jedność i żeby nie tylko Pan Przewodniczący, ale też inni radni do radnych miasta Krakowa zgłaszali się i przekonywali ich, żeby tą szkołę pozostawić w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Pani Zofia, jak to no ja tak prawdę mówiąc, to chciałam zaapelować do wszystkich, żeby wszystkich tematów dzisiaj nie poruszać, bo dzisiejszym tematem jest likwidacja szkoły 52. Jak się zaczniemy rozdrabniać nad organizacją stowarzyszeń i wszystkiego innego, to my tu do północy nie załatwimy tej sprawy. A przede wszystkim, jak tej szkoły nie będzie, to po co to stowarzyszenie? Więc stąpajmy po ziemi naprawdę i zrobimy szkołę w tej chwili. Ja uważam, że już tu wszystko zostało powiedziane, ale ze swej strony chciałam rzeczywiście dodać, czy powtórzyć za moimi przedmówcami, że ta szkoła jest bardzo potrzebna, że po prostu jeżeli ona zostanie zlikwidowana, to potem będzie trudność w zorganizowaniu ponownie tej szkoły, żeby ją zachować, bo przecież jeżeli 10 tysięcy mieszkańców ma przybyć w sąsiedztwie,
to będzie naprawdę dużo tych dzieci. No może to nie będzie, na pewno nie będzie już w tym roku, czy może w następnym, ale już przecież zostały wybudowane dwa olbrzymie bloki i zostaną zasiedlone niedługo, także przypuszczam, że to nie będą tylko młode małżeństwa bezdzietne, tylko przyjdą ludzie z dziećmi też i od razu to w szkołę zasilą. Także naprawdę no, jestem za pozostawieniem tej szkoły, głosuję dwoma rękami, ale proszę się naprawdę streszczać, bo jak zaczniemy wszystkie bóle i żale tu wypowiadać, to nie załatwimy niczego. No, dziękuję bardzo. No, ale co się pani... Ja przepraszam na momencik, ale co się pani dziwi, że po prostu jest taka sytuacja. Pani Okońska nie zna szkoły, pani Okońska nie wie, gdzie się w sąsiedztwie mieszczą. Tak samo jest z prezydentem. Był tu prezydent, nie widział, nie wie i proszę panią, nagle sobie wymyślił, o, losowanie totolotka. Numer 52 i jeszcze kilka innych. I o czym tu mowa, proszę panią? Dlatego jest burfesja. Pan Wiczorny, ja jeszcze tylko sobie stawiam. Tak jak wierzę... Bardzo dobrze, dobrze. Dobrze. Tak jak wierzę w to, że przebijemy pewien mur i będziemy po prostu wzajemnie działać na rzecz szkoły, tak też wierzę, że zostanie przebity pewien... Że zostanie pokonane wszystkie trudności, dzięki którym rzeczywiście będzie tak, jak mówi pani, że rzeczywiście tak, ten kontakt pomiędzy rodzicami i radą będzie po prostu o wiele lepszy i nie dojdzie do takiej sytuacji, że nie ma komisji edukacji bez radnych, bo tutaj ja rozumiem, że zarząd jest ważny, ale rzeczywiście można było kogoś delegować i tu. Tutaj jest niestety nasza porażka i ja zapytam jeszcze. Ale nie ma porażki, może ja zabiorę głos, a propos pani porażki. No. A teraz z panią znamy się dość dobrze, przynajmniej z widzenia. I proszę mi wierzyć, że jeżeli jest coś tak wciągającego na sercu, jak właśnie ta szkoła, to naprawdę pana jesteście państwo, żeby się okazał. No. Panekiewski jest w sercu uwagi. Jesteście państwo naprawdę bardzo, czujcie się bardzo dobrze zaopiekowani, bo naprawdę ten zarząd robi wszystko. I proszę zauważyć, bo na przykład to tak umknęło, ale jednak trzeba słuchać uważnie, co mówią przedmówcy, konkretnie pan przewodniczący. Bardzo dobra strategia, bo to nie bójmy się tego słowa, bo to w dobrym celu. Bardzo dobra strategia. Podzielona gradacja. Poseł rozmawia z prezydentem. I radny Woźniakiewicz rozmawia z radnymi. Proszę państwa, nie ma lepszego zaopiekowania. Proszę się czuć bezpiecznie. Ja też macie sesję rozmawiać z radnymi. To sam pan przewodniczący z panią Patrzeną. Wszyscy rozmawiają. Najwyższy szczebel w tym wszystkim. Proszę wierzyć, że wszyscy rozmawiają. My rodzice puchamy do radnych, puchamy gdzie się tylko da, do przewodniczącego komisji, do wszystkich, że tak powiem, możliwych miejsc. I że tak powiem, chyba widać to, że jesteśmy wszędzie, gdzie tylko możemy być. I my również. I my również, bo nam to leży bardzo na tylko... sercu. Komisja edukacji wyjątkiem, no. Ale to już było. Proszę państwa, to już było. Ja proponuję, żebyśmy po prostu... Pani Bożena Stanek, potem pan Maciej Kotarza. Ale teraz pani Bożena Stanek, proszę. Bożena Stanek, nie wiem, czy mnie wszyscy znają, ale raczej chyba nie, członek zarządu. Ja chciałam powiedzieć, bo jakoś tak dziwne mam wrażenie, że mam takie wrażenie, że wy jako rodzice macie do nas jakieś takie zastrzeżenia, że my jesteśmy przeciwko. Jako cała rada nie, i zarząd. Nie. Ale taki mam według pani tu pan, że pieniądze nie zostały dane szkoły. Szkoła jest cały czas dofinansowana. I wszystkie placówki jednakowo, według potrzeb. I tu dyrekcja jest i może to potwierdzić. Dlatego po prostu no, ja mam odniosłam takie wrażenie, a my jesteśmy, że... Coś nie na temat idzie. Krótko mówiąc, no... Coś nie na temat pani mówi. Coś pani na temat mówi. No po co się pani oburza? Coś nie na temat pani mówi. Kto tu mówi? Jak będziemy wszyscy mówić, to nie będziemy mówić. Ja. Pani Bożena skończyła? Ja bardzo przepraszam za wrażenie, ale proszę nas zrozumieć, że nasze nerwy, nasze emocje, to co się z nami dzieje, ja i co, to co, że tak powiem, przeżywamy, ja jestem bliska łez i rozkazów.
dokładnie było widać. I za moment też się rozpłaczę, więc przepraszam bardzo za wrażenie. Po prostu próbujemy, jak umiemy, ratować to, na czym nam zależy. I prosimy o pomoc, ale racjonalną, racjonalną, jasną, świadomą i rzeczową. Dziękuję. Tak. Dziękuję. Pan Maciej Kotarba. Ja mam takie pytanie do Państwa, bo ja odniosłem z kolei takie wrażenie, że przyszli Państwo do nas z takim negatywnym nastawieniem w stosunku do pomysłu scalenia Państwa szkoły z zespołem szkół. Nie, nie, czy ja mogę, może to wyszło z mojej... Nie, bo ja mam takie pytanie, czy po kolei Państwo akceptują tą, na tą chwilę uchwały? Bo ja rozumiem, tak z kolei odniosłem w tej chwili wrażenie, że w toku dyskusji Państwo zostali generalnie przekonani do pomysłu scalenia szkoły. Pytam dlaczego. Nie jestem w żaden sposób związany z tą szkołą. Nie chodziłem do niej, moje dzieci nie chodzą i podejrzewam, że nikt z rodziny nie chodzi. To jest swój... Dlaczego? No właśnie, ale gdzie? Dlaczego nie chodzą właśnie? Jeżeli tutaj chodzą, to tutaj są ci właśnie gorsza, lepsza, piękna, lepsza. Na ulicę Pędzików do zespołu Świętej Rady. Dlaczego zmierzam? Zanim zagłosujemy, chciałbym zapytać Państwa, że ten projekt uchwały. Więc na miłość boską, na czym się jeszcze zbieramy? Skoro rodzice popierają również nasz projekt uchwały, na miłość boską po prostu zagłosujmy. Pan Piotr Nowak teraz się zgłaszał do dyskusji. Bardzo proszę. Proszę Państwa, wiemy dlaczego jesteśmy tutaj i proponuję, żebyśmy przeszli. Drodzy Państwo, też uważam, że powinniśmy przejść do głosowania, ale zanim to nastąpi, ja pozwolę sobie powiedzieć jedną rzecz. Ja myślę, że faktycznie gramy w jednej drużynie. Świadomość tego jest w nas mocna, mimo że ja osobiście odniosłem wrażenie przez pewien moment dzisiejszego spotkania, że tak nie jest. Że niesłusznie zostaliśmy w pewnym stopniu, może za błąd faktycznie, bo ta Komisja Edukacji nie była błędem. Natomiast byłoby źle, żeby nieobecność na Komisji Edukacji przesłoniła całe nasze zaangażowanie. Wiecie Państwo, że uruchamiamy wszystkie kontakty, które mamy, żeby uratować szkołę podstawową numer 52. Wierzcie mi, robimy wszystko, co możemy. To jest najważniejsze. Ja się wierzę, że gramy w jednej drużynie. Drodzy Państwo, dziękuję. Nie ma już zgłoszeń, w związku z czym przechodzimy do głosowania.